Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o przyczynach kamicy pęcherzyka żółciowego. A dlaczego? Bo jako gastrologa, czyli specjalistę zajmującego się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego, zbyt często zalewa mnie żółć, jak słyszę od pacjentów, z jakiego powodu mieli usunięty pęcherzyk żółciowy. Bo ból pod prawym łukiem żebrowym bo jakieś błotko żółciowe w pęcherzyku, bo na wszelki wypadek, bo jakiś polip malutki w pęcherzyku żółciowym, no a w ogóle jakieś niezdiagnozowane i dziwne dolegliwości, to może lepiej usunąć ten pęcherzyk i zobaczyć, czy dolegliwości nie ustąpią. No i wiecie co, zwykle nie ustępują. Dlatego postanowiłam nagrać ten jakby mini serial o kamicy pęcherzyka żółciowego. Nie dlatego, żeby pacjenci... Jakby bali się, czy nie chcieli operować kamicy pęcherzyka żółciowego, bo jak mus, to mus. Ale żeby zobaczyć, czy czasami przyczyna tak, nie tkwi gdzie indziej, niż w tych właśnie drobnych złogach czy błotku żółciowym w pęcherzyku żółciowym i czy nie da się tego naprawić inaczej, niż wykonując cholecystektomię. Ja nazywam się Marta Dobras, jestem gastroenterologiem, czyli specjalistą, który diagnozuje, leczy i opiekuje się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. Kolejnym takim tekstem, odpowiedzią na to moje pytanie, dlaczego miała Pani usunięty pęcherzyk żółciowy i czy wie Pani, jakie są Pan, Pani przyczyny. Kamicy pęcherzyka żółciowego, pacjentki zwykle, bo to najczęściej są kobiety, odpowiadają: Dowiedziałam się, że to taka moja uroda i że mam to w genach. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że zwykle kamice pęcherzyka żółciowego postrzegamy jako chorobę pęcherzyka żółciowego, a tak nie jest. To jest choroba generalnie ogólnoustrojowa, czyli dotycząca. Zaburzeń, które się dzieją w organizmie. Pęcherzyk jest tylko jednym z elementów tej całej układanki, która doprowadza do pojawienia się e, ostatecznie kamicy w pęcherzyku żółciowym do objawów i do ewentualnie powikłań tej choroby. Tak? E, oprócz tego to, co zauważyłam w swoim gabinecie, to już nie dotyczy osób starszych. Coraz młodsze osoby przychodzą. Są to wręcz 20-30-latki, a zdarza mi się również diagnozować u nastolatków kamice pęcherzyka żółciowego. I coraz częściej są to mężczyźni, bo do tej pory przypisywano kamice pęcherzyka żółciowego głównie kobietom. Co jeszcze? Musicie wiedzieć, że kamica pęcherzyka żółciowego. Powstaje w wyniku zaburzeń składu i proporcji w żółci, na które wpływ ma wiele, bardzo wiele czynników. Ja dzisiaj o nich powiem, to będzie na pewno długi film. Zmiana właśnie tego składu, zmiana jakości żółci, ale również to, w jaki sposób zachowują się drogi żółciowe i to, co na nie wpływa, ale również wątroba, ale również jelito, i krążenie, tak. Hormony, które wpływają na cały organizm, wpływają również na pracę układu żółciowego. Tutaj również będziemy mówić na temat i elektrolitów, i diety, i nawyków, i wielu innych aspektów, doprowadzających finalnie do problemów z pęcherzykiem żółciowym, z kamicą. I takie czynniki ryzyka, o których wiemy najlepiej, to jest wiek. Tak? Obecnie mówi się, że wzrost ryzyka kamicy pęcherzyka żółciowego jest już od 40 roku życia. Tak? Wiąże się to ze spadkiem aktywności 7-alfa hydroksylazy i zmniejszeniem syntezy kwasów żółciowych. W tym wieku również zaczynają pojawiać się pierwsze zmiany hormonalne, ale również spada aktywność fizyczna. W populacji, jeżeli tak na to patrzymy. Drugim czynnikiem ryzyka, chociaż tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o wiek, to ja obserwuję, że kamica pęcherzyka żółciowego pojawia się u coraz młodszych osób. Drugim czynnikiem ryzyka jest płeć żeńska i to wiąże się z gospodarką estrogenową głównie, ale również ze zmianami z stosunku estrogeny progesteron również w okresie ciąży wiąże się to również z aktywnością estrogenową czy z aktywnością w ogóle hormonalną brzusznej tkanki tłuszczowej, tak? czyli to co mamy w trzewiach, ta trzewna tkanka tłuszczowa również z tym wiąże się problem u kobiet z kamicą pęcherzyka żółciowego. Czyli płeć żeńska, predyspozycje genetyczne. Bardzo lubię, bo jak nie taka pani uroda, no to na pewno odziedziczyła to pani w genach, bo mama miała kamicę pęcherzyka żółciowego albo babcia, ciocia i tak Słuchajcie, faktycznie, że u rasy kaukaskiej jasnowłosej, czyli u blondynek, jest zwiększone ryzyko powstawania kamicy żółciowej. Ok, u krewnych pierwszego skło, stopnia skłonność jest 4,5 razy większa niż populacja ogólna. Tak? No i to, to wiemy, bo to wynika ze statystyki, to wynika z obserwacji populacyjnej kolejnych jakby grup wchodzących w okres dojrzewania czy okres później dorosłości i wieku starszego. Natomiast też to nie jest tak do końca. Ja, na przykład, jestem takim dobrym przykładem tego, że geny to za bardzo nie mają na mnie wpływu, ponieważ ja tych genów nie odpaliłam swoim trybem życia. I mimo, że w mojej rodzinie wiele kobiet przeszło cholecystektomię łącznie z moją mamą, ja, jakby dbając o pewne aspekty funkcjonowania wątroby, dróg żółciowych i mojego jelita, nie dopuściłam do tego, żeby wytworzyły się. Kamienie żółciowe. więc y, można y, zapobiegać, nie trzeba leczyć. Y, wiele osób w mojej rodzinie, zarówno ze strony taty, jak i mamy, szczególnie kobiet, y, po 40 już było po usunięciu pęcherzyka żółciowego, Ja swój pęcherzyk dalej mam i nic się z nim złego nie dzieje. Y, więc, tak jak y, kiedyś już wspominałam na innym filmiku, że geny, genami. Y, i możemy to porównać do pistoletu, więc gen jest nabojem, ale czynniki środowiskowe, dieta, styl życia to jest ręka, która pociąga za spust albo pociągnie, albo nie tak, I albo te geny się uruchomią, albo nie. Co jeszcze? No są takie specyficzne defekty genetyczne, jeżeli chodzi o predyspozycje genetyczne. Są to defekty apolipoproteiny Besto i E oraz genów kodujących transportery ABC i tak zwane CCKAR. I one są odpowiedzialne za zwiększoną krystalizację cholesterolu w pęcherzyku żółciowym w drogach żółciowych. No to zostawmy już specjalistom, którzy zajmują się pacjentami z problemami właśnie genetycznymi. Potem mamy czynniki hormonalne, które również wpływają na to jak pracują drogi żółciowe i czy wszystko tam jest ok? Słuchajcie, no, u pacjentek z niedoczynnością tarczycy częściej występuje kamica żółciowa i to też jest czynnik predysponujący, ale o wiele większym czynnikiem predysponującym jest insulinooporność i cukrzyca typu drugiego. Insulina, jeśli o to chodzi, insulina jest... Jeżeli jest jej za dużo w krwi, ona powoduje wzrost produkcji cholesterolu do żółci, czyli jest go więcej, natomiast powoduje hamowanie, wytwarzania kwasów żółciowych, czyli mamy taką taki nierówny, nierówną ilość cholesterolu, który jest bardziej litogenny, i kwasy żółciowe, które działają jakby antylitogennie i do tego insulina zwalnia, opróżnianie pęcherzyka żółciowego z żółci powoduje, że ta żółć zalega tam dłużej i oprócz tego jeszcze wiele innych ma wpływ na wiele innych aspektów. Opowiem o tym przy diecie i aspekcie węglowodanowym w diecie. Więc mamy insulinę i hormony tarczycy, więc jeśli jest nieleczona, niewyrównana niedoczynność tarczycy, jeżeli jest niewyrównana cukrzyca. Z hiperglikemią i z insulinoopornością, to również tacy, tacy pacjenci mają dużo większe ryzyko do powstawania kamieni żółciowych. Co jeszcze zaburzenia lipidowe? I to słuchajcie, wbrew pozorom nie jest hipercholesterolemia, tylko to jest hipertrójglicerydemia, czyli pacjenci, którzy mają wysokie miano trójglicerydów we krwi, a druga sprawa to jest niski poziom HDL. Tak, czyli tego cholesterolu typu HDL, to przede wszystkim wpływa na obniżenie ruchomości pęcherzyka żółciowego, na taką, powiedzmy sobie, zastojnowość żółci w pęcherzyku żółciowym i wszystkie konsekwencje, które z tego wynikają. Kolejne czynniki predysponujące, na które mamy wpływ, tak? bo powiedzmy sobie szczerze, no na wiek, na płeć, tak, I na genetykę na pierwsze dwa to za bardzo wpływu nie mamy. Na genetykę już zaczynamy mieć wpływ. Na czynniki hormonalne również, na zaburzenia lipidowe także, tak? Bo to są czynniki, które są w dużej mierze modyfikowane dietą. Oczywiście są od tego wyjątki, ale my nie skupiamy się na wyjątkach, tylko na większości. Otyłość. Pacjenci z otyłością. Szczególnie z otyłością typu brzusznego, z dużą ilością tłuszczu trzewnego, ze stłuszczeniem wątroby, ze spojem metabolicznym, tak? Maj, mają większe ryzyko powstania kamicy pęcherzyka żółciowego. I tutaj znalazłam pracę, w której było opisane, że jeżeli wzrasta obwód tali o 10 cm, to ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego wzrasta prawie o 50%. To jest bardzo dużo. I, I co jeszcze jest w otyłości? Część pacjentów otyłych przechodzi na różnego rodzaju diety. No i tutaj mamy problem, jakby wychylenie się wahadła w drugą stronę i bardzo szybką utratę masy ciała. No bo jak nam się utyło, to teraz fajnie, żeby nam się szybko schudło. No i słuchajcie, szybka utrata masa ciała, masy ciała. Diety odchudzające, które są niskokaloryczne, które są źle skomponowane w makroskładniki, które nie uzupełniają mikroelementów i witamin oraz jeśli dołożymy do tego zabieg bariatryczny, no to praktycznie mamy ryzyko bardzo, bardzo wysokie powstania kamicy pęcherzyka żółciowego. Najbardziej, jeżeli mamy wahania masy ciała pod tytułem tyje chudne, tyje chudne. Nie ma balansu, nie ma tego, że pacjent spokojnie tą masę ciała tracił, tylko robi to bardzo szybko w jedną i w drugą stronę, czyli efekt jojo również zwiększa ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego. Poprzez wzrost wysycenia żółci solami wapnia, tutaj bardzo ważne, zmniejszenie ruchomości pęcherzyka żółciowego oraz zastój żółci, tak? I znowu mamy tutaj problem z opróżnianiem się pęcherzyka żółciowego, ze zmianem jakościowym, ilościowym składu żółci i przede wszystkim na tym, że u takiego pacjenta są również zaburzenia hormonalne, bardzo duże, no bo nie ma stabilności hormonalnej w momencie, kiedy ktoś jej i chudnie i w efekcie jojo, tak to właśnie wygląda, tak? Więc to wszystko składa się na ten nieszczęśliwy obraz kamicy pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, często wewnątrz i zewnątrz wątrobowych, z powikłaniem również ostrego zapalenia trzustki u pacjentów z dużymi wahaniami masy ciała, więc tutaj uwaga. Leki również mają wpływ na to, że tworzą się kamienie w pęcherzyku żółciowym. I to też jest sprawa, którą można zmodyfikować, tak? Leki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza bardzo duża grupa leków, które wpływają na ryzyko powstania kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. To są również fibraty czyli leki stosowane do leczenia zaburzeń lipidowych. Również ceftriakson, oktreotyt leki stosowane w leczeniu stanów lękowych, depresji tak, różnego rodzaju. I słuchajcie, są pacjenci, którzy są wrażliwi na te leki właśnie pod kątem zwiększenia przez nie litogenności żółci i w konsekwencji powstawania kamicy dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. Choroby przebyte, choroby przez pacjenta. No na to pacjent za dużo nie ma, nie ma wpływu, ale część tych chorób, na, te, na ich powstanie. No, sami je sobie, że tak powiem, tutaj yy, tworzy, tworzymy sobie te problemy. Yy, I mamy tak, yy, przy stłuszczeniu wątroby zwiększone ryzyko, yy, przy marskości wątroby yy, powstałej pod wpływem nadużywania alkoholu, ale również na tle metabolicznym, czyli na tle stłuszczenia. Yy, także yy, zapalenie wątroby, Typu C i B. Jeżeli długi czas było niewykryte, to również zwiększa ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego. Choroba leśniowskiego krona, celiakia i wieloletnie nieleczone, niediagnozowane SIBO. Słuchajcie, tutaj głównym problemem jest zaburzenie krążenia wątrobowo-jelitowego i kwasów żółciowych ze względu na to, że jelito jest bardzo ważnym ogniwem właśnie w redystrybucji i w recyklingu kwasów żółciowych w naszym organizmie, ponieważ w naszym organizmie, tak jak mówiłam na poprzednim wykładzie, żółć mamy produkowaną denowo, czyli produkuje ją wątroba i mamy tak zwany recykling i to jest od 5 do 15 cykli Recyklingu, czyli powrotu żółci z jelit do wątroby i ponowne jej wydzielanie do dróg żółciowych. Więc słuchajcie, tutaj bardzo ważny aspekt, jeżeli jelito jest chore, to mamy problem z ilością właśnie powrotu kwasów żółciowych z powrotem do organizmu, do wątroby. Tak samo przebyte choroby dróg żółciowych, na przykład protezowanie dróg żółciowych na przykład infekcje dróg żółciowych, zapalenia dróg żółciowych. To wszystko sprzyja powstawaniu kamicy. Również mukowiscydoza. No, na mukowiscydozę wpływu nie mamy, ale na dietę, którą stosujemy w trakcie leczenia, mamy wpływ. I można stosować takie interwencje dietetyczne, które poprawiają skład Rzuci jej wydzielanie i zmniejszają jej litogenność. Poza tym gastropareza, przewlekłe zapalenia żołądka, leczenie zapaleń, przewlekłe leczenie żołądka ze zmniejszeniem, przepraszam, ze zwiększeniem pH soku żołądkowego, czyli mamy ten sok, żołądko, te soki żołądkowe mniej kwaśne, tak? I wtedy również jest problem z właśnie retencją kwasów żółciowych z żółcią i zwiększone ryzyko kamicy pęcherzyka żółciowego dróg żółciowych. Poza tym stan po resekcji żołądka, z powodu choroby nowotworowej, z powodu choroby wrzodowej, czy z przyczyn bariatrycznych, czyli resekcje żołądka bariatryczne. Również zwiększają ryzyko kamicy dróg żółciowych. Poza tym, stan, w których pacjent, stany, w których pacjenci tracą część jelita cienkiego, no to na przykład w przebiegu choroby leśniowskiego krona, po różnego rodzaju zespoleniach jelitowych, tak zwanym zespole krótkiego jelita, po, na przykład po operacji zmian w obrębie głowy, trzustki, te wszystkie zespolenia, które pojawiają się w człowieku po operacjach, nieanatomiczne połączenia, one również predysponują do tego, że w drogach żółciowych pojawia pojawiają się kamienie, pojawiają się złogi. Co jeszcze? No to są jeszcze takie choroby już samych dróg żółciowych, czyli to są torbiele, to jest PSC, i PBC, czyli pierwotne choroby dróg żółciowych. No i teraz przejdźmy sobie do przyczyn dietetycznych, czyli co takiego dzieje się w diecie człowieka, że powstają, powstaje predyspozycja do wytrącania się złogów w drogach żółciowych. Po pierwsze, to jest bardzo duża ilość węglowodanów w diecie, czyli dieta wysokocukrowa zasobna węglowodany proste, ale również węglowodany złożone. I tak jak mówiłam, insulina powoduje wzrost ilości produkowanego cholesterolu, który przedostaje się do żółci. Insulina nadmiar jej zmniejsza wytwarzanie kwasów żółciowych, czyli pojawia się nam taki nieprawidłowy stosunek ilości do w cholesterolu do kwasów żółciowych zmniejsza się i zalega żółć w pęcherzyku żółciowym, w drogach żółciowych. Ta żółć robi się bardziej gęsta, bardziej lepka, jest odwodniona i zmienia się również jej pH, bo to pH robi się bardziej kwaśne. I mamy wtedy zwiększone wytrącanie się soli wapniowych. Więc problem jest na wielu płaszczyznach, tak? Jeżeli chodzi o insulinooporność o cukrzycę, o zbyt dużą ilość węglowodanów w diecie. I to jest jedna z przyczyn, którą ja obserwuję osobiście u młodych osób, które są na dietach wysokowęglowodanowych, ale normokalorycznych, czyli zadają tyle kalorii ile potrzeba. Nie są jakoś bardzo otyłe, nie mają nadwagi, a ale mają w swojej diecie bardzo dużą ilość węglowodanów i do tego jeszcze zwykle jakość tłuszczu i białka, która w tej diecie jest no co tu dużo mówiąc, no jest podła po prostu, tak? Bo to są to są te, te to jest ta młodzież, która lubi fast foody, tak? Czyli co lubi przetworzoną żywność, e, lubi fast foody. I u takich właśnie młodych osób często widzę już całkiem zaawansowaną kamicę pęcherzyka żółciowego, mimo tego, że wcale nie są otyli. Więc na przykład tu, tak? Po drugie, niedobór błonnika w diecie. I to też na przykład jest u tych młodych osób, ale również u starszych i u wielu grup, że tego błonnika w diecie jest za mało. Mamy wtedy zaburzenie składu flory bakteryjnej w diecie, mamy zmniejszenie właśnie recencji, czyli powrotu kwasów żółciowych z jelita z powrotem do wątroby, mamy zaburzenia motoryki pęcherzyka żółciowego i zwieracza od jego, i powstaje, powstaje dysbioza, którą problemy z pęcherzykiem żółciowym nasilają a problemy jelitowe, bakterii jelitowych nasilają problem żółciowy. Więc tak kółeczko się kręci m, coraz szybciej, pojawiają się zaparcia, więc mamy tutaj kolejny problem. I co jest jeszcze ciekawego? W pęcherzyku żółciowym i w drogach żółciowych mamy niedużą, ale mamy pewną ilość takich dobrych, dobroczynnych bakterii. No i w momencie, kiedy jest zaburzenie flory bakteryjnej z powodu niedoboru błonnika, zaparć i dysbiozy, zmienia się również skład tych, tego mikrobiomu pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Bardzo niekorzystnie i te bakterie, które jakby zastępują te dobre bakterie znajdujące się w pęcherzyku i drogach żółciowych, nasilają litogenność żółci. Nasilają, drażnią błonę śluzową, zmieniają skład śluzu, który wydziela pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe i powodują, że właśnie i śluz, i skład, i te metabolity bakteryjne, i nieprawidłowy skład żółci mamy częstsze problemy właśnie z kamicą pęcherzyka żółciowego. Co jeszcze? Nadmiar fruktozy w diecie. No, okej, okay. wielki wykład Wam zrobiłam na temat tego, że owoce mają swoją ciemną stronę, ale fruktoza to nie tylko owoce, bo to jest głównie syrop glukozowo-fruktozowy, no, który jest wszędzie i szczególnie w żywności wysoko przetworzonej, gotowej, łatwej, wygodnej. Jest tego naprawdę sporo, i fruktoza walnie przyczynia się do powstawania kamicy pęcherzyka żółciowego. I niestety tutaj nadmierne spożycie tego cukru szkodzi nam. Jeżeli towarzyszy temu, jeżeli fruktozie towarzyszy błonnik, czyli jeżeli zjemy jabłko, to nie ma takiego wielkiego wpływu, jeżeli chodzi o Zmianę i zwiększenie litogenności czwórki w momencie, rzuci w momencie, kiedy wypijemy sobie soczek jabłkowy z kartonika. No to wtedy mamy kolejny mały gwoździk do tej trumienki, która nazywa się pęcherzyk żółciowy i problemy z nim związane. Poza tym, niedobór witaminy C. Słuchajcie, to też jest problem współczesnego świata. Że mimo tego, że mamy dostępność do wszystkiego to mamy wielkie niedobory. I problem z przyjmowaniem czy odpowiedniej ilości witaminy C jest olbrzymi. Bo wbrew pozorom więcej witaminy C jest w warzywach niż w owocach. Bardzo ciekawy, czytałam ostatni artykuł na temat mówiąc o medycynie chińskiej. Gdzie pacjentom z problemem z pęcherzykiem żółciowym zaleca się jedzenie pomarańczowych, żółtych i czerwonych warzyw oraz warzyw liściastych. No słuchajcie, one zawierają witaminę C. Znaczy się, że w starożytnych Chinach już od dawna wiedzieli, że witamina C i błonnik to są dwa podstawowe źródła zapobiegania problemom z pęcherzykiem żółciowym. A do tego prawidłowa flora bakteryjna, do tego robienie kiszonek i wszystko inne. Więc słuchajcie, chińscy doktorzy to byli naprawdę bardzo mądrzy obserwatorzy tego, co się dzieje z ich pacjentami. Poza tym niedobór tauryny i glicyny, ponieważ tauryna i glicyna biorą bardzo duży udział w, w produkcji kwasów żółciowych, w tym, jaki jest skład żółci. I niestety, albo stety, większość tauryny pochodzi z produktów odzwierzęcych. I jeśli chodzi o wegan i wegetarian, to muszą, powinni w zasadzie, jeśli mają jakiekolwiek problemy, albo nawet jeśli nie mają, a ściśle ograniczają, produkty pochodzenia jakiekolwiek od zwierzęcego powinni suplementować właśnie uzupełniać w diecie taurynę i yy, glicynę. Poza tym niedobór magnezu bardzo powszechny i nadmiar wapnia w organizmie. Słuchajcie, yy, o niedoborze magnezu wielki odcinek nagrany na tym kanale. Yy, skąd on się bierze, jak to się dzieje, to jest problem, Niedobór magnezu to jest problem całego organizmu. Natomiast magnez odgrywa niebagatelną rolę w tym, żeby żółć pozostała płynna i żeby pęcherzyk żółciowy i prawidłowo funkcjonował zwieracz od jego, bo to są mięśnie, które są wrażliwe na niedobór magnezu, tak? Pęcherzyk żółciowy, kurcząca się mięśniówka i również zwieracz od jego, czyli to miejsce, w którym żółć wypływa z dróg żółciowych do dwunastnicy. Również jego, na jego funkcjonowanie ma wpływ niedobór magnezu. Ale co lepsze, nawet nie tyle sam magnez, co stosunek magnezu do wapnia, czyli w momencie, kiedy mamy za mało magnezu, czyli jak patrzymy na swoje wyniki, magnez jest w dolnej granicy normy, a w wapń w górnej. No i to jest taki bardzo niekorzystny stan, w którym przewaga wapnia daje po pierwsze większą możliwość wytrącania się jonów wapnia. W, w żółci, a po drugie niedobór magnezu, a nadmiar wapnia powoduje permanentny czy zwiększony skurcz mięśni okrężnych brodawki patera i zaburzenie odpływu żółci. Czyli tak jak macie skurcze w różnego rodzaju innych mięśniach, tak samo możecie mieć skurcz właśnie i nieprawidłowe otwieranie się i jakby wydzielanie rzuci do, przez brodawkę watera do dwunastnicy. Więc tutaj uwaga na poziomy wapnia i poziomy magnezu. Co jeszcze? Jeżeli magnezu jest za mało, mamy również słabą pracę mioelektrycznego kompleksu wędrującego w przewodzie pokarmowym, tak? Bo ten kompleks mioelektryczny Najbardziej jest znany, jeśli chodzi o jelito cienkie, w aspekcie sibo i mo, natomiast on również jest w całym przewodzie pokarmowym, od zębów po 4 litery, więc mamy tam zaburzenia pracy. Tak? I na to bezpośrednio wpływa niedobór magnezu. Jeżeli mamy zaparcia, to już wcześniej omawiałam, dysbioza, problem zaburzenia krążenia kwasów żółciowych się nasilają. Więc bardzo złożona problematyka. Następnie. Następna przyczyna to jest odwodnienie. I tak jak już powiedziałam, chyba moją misją życiową będzie namawianie ludzi do picia wody, bo woda, jak już Wam wcześniej powiedziałam, to jest ponad 90%, 90 w składzie żółci. Jeżeli w szczególnie jest ważna do tak zwanej żółci wątrobowej, ponieważ żółć wydziela się w dwóch fazach. Jest to tak zwana rzadka żółć wątrobowa i gęsta żółć pęcherzykowa, więc bardzo ważne jest do tego, żeby nie było zastoju żółci w przewodach wewnątrzwątrobowych, czyli w tej wyższej partii, tak jak opowiadałam Wam w poprzednim odcinku, że drogi żółciowe dzielą się na wewnątrzwątrobowe, czyli te, które są w wątrobie, i zewnątrzwątrobowe, te, które są poza wątrobą. No i właśnie, jeżeli człowiek pije mało wody, to żółć wewnątrzwątrobowa jest gęsta, no bo trzeba wodę oszczędzać. Dlatego wydziela się jej mniej, dlatego ona jest bardziej lepka, bardziej taka kłaczkująca i zwiększa się wtedy ryzyko powstania kamicy żółciowej wewnątrz wątrobowej, tak? czyli wysoko w tych właśnie najmniejszych kanalikach żółciowych. Co poza tym? Jeżeli jesteśmy odwodnieni, to mamy zastój właśnie żółci w przewodach żółciowych, i mamy olbrzymią resorpcję wody i elektrolitów w pęcherzyku żółciowym. Właśnie powstaje wtedy gęsta taka lepka żółć, która jest przesycona solami wapnia. Taka żółć ma obniżone pH. Bo pamiętajmy, że żółć lepiej, żeby miała pH bardziej neutralne i w stronę zasadowego niż kwaśne. No i właśnie przy odwodnieniu pH żółci staje się bardziej kwa kwaśne, ponieważ są wchłaniane wodorowęglany i... Wydzielane są do światła pęcherzyka jony wodorowe, ściana pęcherzyka żółciowego jest miejscem największej retencji wody w przewodzie pokarmowym. Tak, czyli pęcherzyk żółciowy może bardzo wodę intensywnie resorbować, czyli wchłaniać do światła naczyń, jeżeli ta woda jest potrzebna gdzieś indziej, jeżeli trzeba ją odzyskać. Więc jeżeli będziemy pić odpowiednią ilość wody, to żółć będzie miała odpowiednią konsystencję, będzie mniej lepka, będzie mniej problematyczna. Dobra. Następnie. Jeżeli mamy za, za małą ilość wody, to spada ilość dobowych cykli krążenia wątrobowo-jelitowego. Czyli zamiast obrócić i zrobić recykling kwasami żółciowymi 5, 7, co ja mówię, 7, 10, 15 razy, to organizm robi to dwa, trzy, cztery razy, tak? Czyli mamy niedobór kwasów żółciowych, a jak wiemy, niedobór kwasów żółciowych, plus za dużo cholesterolu, plus zastój, plus problemy to kamica, więc wszystko razem się tutaj ze sobą zazębia i pogarsza się równocześnie praca czego mioelektrycznego kompleksu wędrującego, więc wszystko razem słuchajcie. Wystarczy pić więcej wody i naprawdę wiele problemów, jeśli chodzi o drogi żółciowe, może się zdecydowanie poprawić i zmniejszyć, tak? Poza tym, kolejny problem i kolejna przyczyna, czy olbrzymia grupa przyczyn kamicy pęcherzyka żółciowego, to jest nieprawidłowy skład tłuszczu w diecie. To, że są pacjenci, że w ogóle nie jedzą tłuszczów i odkrawiają każdy. Paseczek tłuszczu, który znajdą w jedzeniu, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest ci, co jedzą tłusto, ale ten tłuszcz zjadany jest nieprawidłowy, tak, nieprawidłowy skład. Czyli po pierwsze, ich dieta zawiera za mało kwasów omega 3, a za dużo kwasów omega 6, i to predysponuje do kamicy pęcherzyka żółciowego. Poza tym, za dużo w diecie tłuszczów trans, za dużo e, tłuszczów utwardzonych, wysoko przetworzonych tłuszczów roślinnych, czyli no, wjeżdża tutaj e, fast food, e, żywność wygodna, gotowa, e, przetworzona do odgrzania, więc problem znowu się pojawia. Poza tym niedobór fosfolipidów w diecie. I teraz uwaga: bo to jest bardzo, bardzo ważne. E, są olbrzymie u pacjentów z kamicą pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, niedobory lecytyny. My większość jakby aspektów działania lecytyny to kojarzymy sobie z głową, tak? Czyli poprawa pamięci, koncentracji, funkcjonowania. Mało kto kojarzy, że lecytyna jest mega potrzebna do prawidłowego wydzielania i prawidłowej gęstości, lepkości żółci. I odpowiednia ilość lecytyny w diecie zapobiega tworzeniu się kamieni w drogach żółciowych. I gdzie znajdziemy lecytynę? Ano w jajkach. Ok, ale jeżeli ktoś ma problem tak z jedzeniem jajek, to słuchajcie, no, są lecytyny. I to są głównie trzy rodzaje lecytyny. lecytyny sojowe, lecytyny. Ze słonecznika i z oleju rzepakowego. I jeśli chodzi o skład, to musimy wybrać takie lecytyny, które zawierają mniej omega 6, więcej omega 3. I to niedawno się o tym dowiedziałam, bo też jakby nie miałam pełnej świadomości składu właśnie tych preparatów lecytynowych że zdecydowanie, jeżeli ktokolwiek ma predyspozycję czy czynniki ryzyka inne, to powinien wybierać lecytyny zawierające większą ilość kwasów omega 3 niż omega 6, czyli na pewno nie lecytyny sojowe i na pewno nie lecytyny ze słonecznika. Jeśli już to olej rzepakowy, ale nie taki z butelki w markecie, tylko tłoczony na zimno, olej rzepakowy nierafinowany. Z ekologicznych upraw rzepaku, i taki olej właśnie w ciemnej buteleczce, w szklanej buteleczce, świeżo wytłoczony. Najlepiej taki na żądanie, tak? Czyli zamawiacie sobie dzisiaj, jutro jest wytłoczony, za dwa dni w odpowiednim takim opakowaniu termicznym przychodzi do Was, do domu. Jest świeżo wytłoczony i taki olej przetrzymujecie sobie wtedy w lodówce i spożywacie właśnie to on zawiera bardzo fajną, fajną skład jeżeli chodzi o o żółć tak? i o wspomaganie żółci więc nie mylmy oleju rzepakowego takiego, który stoi w markecie na półce w plastikowej przezroczystej butelce z tłoczonym na zimno wysokiej jakości olejem rzepakowym z olejarni z upraw właśnie ekologicznych bez zbędnych Dodatków i oprysków. Co jeszcze? Niedobór witamin z grupy rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli ADEK, szczególnie niedobór witaminy D i niedobór witaminy E. Szczególnie to jest, o ile ja dobrze pamiętam, gamma który całkiem zasobny jest olejniany. Więc, jeżeli chcemy wzbogacić dietę w dobre tłuszcze, to możemy na przykład oprócz tego, że będziemy kwasy Omega rybie, czyli tran, to bardzo fajnie będzie działała jedna czy dwie łyżeczki oleju lnianego tłoczonego na zimno oraz oleju rzepakowego. Tu może też pomóc olej z orzechów, no ale to wiecie, nie wszystko na raz, żeby nie było szybkiej dwójki. Nie? Dobra, na koniec jeszcze trzy rzeczy, jeśli chodzi o dietę. Kompleks witamin B, czyli niedobór, szczególnie witaminy B12, również wpływa litogennie i braki w białku, tak, ponieważ białko, o ile jakby nie ma dużego udziału w samej produkcji żółci, to wpływa na to, jak Produkuje się śluz do światła dróg żółciowych, na to jak regenerują się drogi żółciowe, na to, jak regeneruje się wątroba, i jak przebiegają procesy detoksyfikacji substancji, no, które w naszym organizmie krążą, a część tych produktów, przemiany również wątroba wydala do żółci z żółcią, że tak powiem, na zewnątrz, tak? więc białko potrzebne jest. Również do produkcji hormonów, więc do detoksyfikacji, do regeneracji, do produkcji hormonów, do odnowy bariery błony śluzowej i do produkcji śluzu tego białka nam potrzeba. I ostatnia rzecz w diecie to um, trochę tak spogranicza medycyny ludowej i medycyny chińskiej, ale uważam, że to są bardzo słuszne uwagi, że unikamy w zachodniej diecie smaku gorzkiego. Wszystko jest słodkie, ewentualnie słodko kwaśne. Lubimy też smak słony, natomiast unikamy smaku gorzkiego, bo on często kojarzy się jakby z trucizną, tak? Więc unikanie roślin i produktów spożywczych o gorzkim smaku w niewielkim stopniu, pewnie myślę jakimś tam granicznym, ale również może wpływać na to, że ten skład żółci się zmienia. I z mojej wiedzy wynika, że właśnie gorzkie zioła, takie, które zawierają w sobie goryczkę, stosujemy w, właśnie w profilaktyce i u pacjentów już z kamicą stwierdzoną albo po leczeniu operacyjnym. Na ten temat mam już dla Was przygotowany kolejny odcinek, ponieważ ja coraz mocniej wciągam się, jeśli chodzi o o naturoterapię, o terapii preparatami ziołowymi, włączanie ich do stosowania w diecie, czy w ogóle w leczeniu moich pacjentów, więc słuchajcie, małymi kroczkami, ale może tutaj coś w tym kierunku również się pozytywnego zadzieje. No i ostatnia część tego wykładu, już dosyć długiego, to są nawyki, czyli po pierwsze litogenności rzuci sprzyja Duża ilość posiłków w ciągu dnia, czyli 3, 4, 5, 6 posiłków w ciągu dnia, a posiłek to jest nie tylko śniadanie, ale potem to jest również kawka z mleczkiem, to jest również kilka orzeszków, to jest również szybka przekąseczka, to jest kanapeczka, to jest batonikczek. I tak wiecie, tych pojedynczych takich strzałów robi się bardzo, bardzo wiele. Dlaczego to jest takie ważne, żeby posiłki w ciągu dnia były 3 góra 4. Najlepiej, żeby były 3. Ano, dlatego, że normalnie wątroba między 60 a 70% żółci, drogi żółciowe, wydzielają do posiłku. A 30-40% do 40 jest. Tak siąpi się do światła jelita cały czas. Więc mamy to takie bazowe, cały czas wydzielanie i potem mamy te strzały żółci do posiłku. I w momencie, kiedy my tak sobie pojadamy przez cały dzień, od rana do wieczora. No to dzieje się coś takiego, że te strzały żółci są częste, ale małe. I tak naprawdę ta ca nie ma fazy tego dużego wydzielania do posiłku i mamy gorsze trawienie. I potem jest tak, pani doktor, bo ja widzę w kupie niestrawione resztki. No ale jak one mają się strawić, kiedy wypstrykaliśmy cały zapas rzuci na pojadanie sobie orzeszków w ciągu dnia, albo na chrupanie sobie paluszków, albo na jakieś tam inne dogadzania sobie, w ciągu dnia, a to landryneczek, a to coś tam jeszcze, tak? I tak cały dzień ta żółć się z tych dróg żółciowych wychlapuje zamiast zrobić to e, trzy e, razy porządnie do e, posiłku, tak? Poza tym, e, zaburzona praca mioelektrycznego kompleksu wędrującego, bo posiłki częste, e, ale małe, niestety tak wpływają. Druga rzecz to jest brak przerwy nocnej odpowiednio długiej. Przerwa między ostatnim a pierwszym posiłkiem to słuchajcie, powinno być minimum 14 godzin, tak? Najlepiej, jeżeli to jest 16, 16 albo nawet 18 godzin u pacjentów już ze stwierdzonym problemem. No bo u, w takich przypadkach to wszystko wymaga jakby większego zaangażowania. Więc słuchajcie, przerwa nocna musi być. Jedzenie w nocy, jakiekolwiek, czy to jest łyk y, mleka, y, czy to jest przegryzienie nawet jakiejś, y, y, nie wiem, marchewki, czy czegokolwiek. Tak? Zjedzenie dwóch y, gryzów chleba zaburza pracę mioelektrycznego kompleksu wędrującego. Y, no i, że tak powiem, zbita szklanka i mamy problem przez kolejny dzień. Ponieważ przewód pokarmowy się nie oczyszcza, nie oczyszczają się jelita, zaburzenia jelitowe i właśnie zarówno w kondensacji żółci, w jej składzie, w krążeniu wątrobowo-jelitowym, no wszystko się słuchajcie, rozjeżdża. No i tak, zmierzając do końca z tych nawyków, to stres. To, co powiedziałam na początku, żółć mnie zalewa i podnosi mi się poziom stresu w momencie, kiedy słyszę. Że pacjent z jakichś y, bliżej nieokreślonych przyczyn ma y, usunięty pęcherzyk bez próby zastosowania jakiejkolwiek wcześniej innej interwencji, zanim ten pęcherzyk się wyrzuci, wytnie. Poza tym, y, właśnie medycyna chińska, drugi raz się do niej odnoszę, y, w medycynie chińskiej w y, pęcherzyku żółciowym gromadzi się gniew, wściekłość, złość. W medycynie staropolskiej żółć mnie zalewa. Więc to duszenie w sobie emocji negatywnych podobno podobno może mieć jakiś wpływ na pracę pęcherzyka żółciowego. Myślę, że ma. Bo chińscy lekarze tyle wieków obserwowali swoich pacjentów, że mogą mieć w tym nieco lepsze doświadczenie niż, niż my. Poza tym brak snu i praca zmianowa, czyli znowu mamy te problemy z wydzielaniem żółci. Brak odpoczynku, brak relaksu, brak takich punktów w ciągu dnia, w których odpoczywamy, czyli takiego zaplanowanego odpoczynku. I brak wysiłku fizycznego. Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej. To jest również i to jest już udokumentowany czynnik ryzyka. Kamicy pęcherzyka żółciowego. Tak? Czyli e, zaburzenia snu, za mało snu, wysoki poziom stresu i zbyt niski e, niska po, poziom wysiłku fizycznego i pozycja siedząca e, bardzo sprzyjają kamicy pęcherzyka żółciowego. I na koniec kilka słów o używkach. Papierosy. E, wiadomo, czynnik ryzyka e, kamicy e, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych. Niezależny alkohol. Generalnie z alkoholem to jest tak, że podobno zmniejsza ryzyko kamicy dróg żółciowych, ale nie polecam, że tak powiem, stosowania alkoholu jako pojedynczego czynnika zmniejszającego to ryzyko, gdyż albowiem, jak wiemy, zwiększa ryzyko chorób wątroby, a choroby wątroby zwiększają problem ryzyko pęcherzyka, kamicy pęcherzyka żółciowego. No, i co jeszcze? Kawa. Pacjenci się mnie pytają, czy już do końca życia po usunięciu pęcherzyka nie będą mogli pić kawy. Mogą pić kawę, e, nawet do dwóch dobrej jakości filiżanek kawy dziennie. Natomiast w kawie trzeba uważać na mykotoksyny, e, ponieważ one zaburzają pracę wątroby, zwiększają toksyczność żółci, potęgują jej toksyczne działanie na drogi żółciowe. Na jelita i w ogóle na cały organizm. Więc m, tym optymistycznym akcentem, że kawę można y, trochę, kończę dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, dowiedzieliście się mega dużo na temat tego, w jaki sposób można wpłynąć na pracę, y, na to, jak wydziela się żółć i co się z tą żółcią dzieje. Y, aby zapobiegać, i ja jeszcze nakręcę na ten temat kilka odcinków, ale myślę, że wielu osobom uświadomi to, że może warto popracować na innych, jakby w innych aspektach życia niż tylko umówić się z chirurgiem na wycięcie pęcherzyka. Oczywiście, jeżeli są ku temu grube wskazania, o których też będę mówić, to w ogóle nie ma co czekać. i tam stosować środków dietetycznych i tak dalej, i innych tam kuracji, tylko ten pęcherzyk trzeba wyciąć, bo to może zagrażać zdrowiu albo wręcz życiu, i wtedy to koniec. Ale jeżeli te wskazania do cholecystektomii nie są pewne, nie są jasne, nie są określone, to wtedy może lepiej się zastanowić, czy faktycznie. Nie zaplanować tej cholecystektomii później, a nie przesunąć jej w czasie, a spróbować interwencji innego typu, jeśli chodzi o leczenie kamicy pęcherzyka żółciowego. Tak? Czyli pamiętajcie, nie namawiam Was do tego, żeby rezygnować z cholecystektomii wtedy, kiedy ona jest konieczna, potrzebna i niezbędna. Natomiast e, proszę, żebyście się zastanowili ze swoimi lekarzami, czy inne. Wspomaganie pracy dróg żółciowych i wątroby nie przyniesie rezultatu i nie unikniecie operacji. Pamiętajcie, że te materiały, które, które dla Was nagrywam, no nie są poradą lekarską, mimo tego, że jestem lekarzem bo wszystkie aspekty swojego zdrowia omawiacie ze swoimi lekarzami w gabinecie na konsultacji lekarskiej. Natomiast są materiałem edukacyjnym, który ma Wam dać jakby więcej światła w Waszej wiedzy na temat własnego zdrowia, i mam nadzieję, że tak jest. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, za lajki, za udostępnienia, za subskrypcje. Jesteście fantastycznymi, chcącymi się, widzę, edukować osobami. Dociekacie, szukacie wiedzy, zadajecie pytania. No, pamiętajcie również, że nie mogę na wszystkie pytania odpowiadać, bo, no bo to nie są porady lekarskie. Natomiast jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.